Reguły, które zmieniają reguły. Wszystko, co popularne, jest złe. Nie potrafię podać niezawodnego przepisu na sukces, ale mogę podać przepis na porażkę. Staraj się zawsze wszystkich zadowolić. Herbert Baird Swap, amerykański wydawca i dziennikarz, pierwszy zdobywca nagrody Pulicera. Wszystko, co popularne, jest złe. Oscar Wilde Dmaj Powani na Shiryo. Jak wygrać, nie grając? W roku 1999, jakiś czas po rzuceniu mojej drugiej niesatysfakcjonującej pracy i obiadaniu się kanapkami z masłem orzechowym dla przyjemności, zdobyłem złoty medal w mistrzostwach. Chin w kickboxingu. Nie dlatego, że dobrze szło mi po prostu walenie pięściami i kopanie. Broń Boże! To może wydawać się trochę niebezpieczne, zważywszy, że odważyłem się to zrobić na bezczelnego. Zaledwie po czterech tygodniach przygotowań. Zresztą mam. Głowę wielką jak arbus, bardzo łatwo w nią trafi ci. Zwyciężyłem dzięki czytaniu reguł i wyszukiwaniu luk. Znalazłem dwie. Pierwszego ważenie odbywa się na dzień przed zawodami. Stosując techniki odwadniające, powszechnie stosowane przez elitę sportów siłowych i olimpijczyków w zapasach w stylu wolnym. W ciągu osiemnastu godzin straciłem około kg. W chwili pomiaru ważyłem niecałe 75 kg. Po ważeniu intensywnie się nawadniałem, aby powrócić do swoich 87,5 kg 6. Trudno jest wygrać z kimś. Z kategorii wagowej o trzy klasy wyższej. Piresy. Drugiego drobnym drukiem zapisano pewne niuanse techniczne. Jeśli jeden z walczących trzykrotnie podczas jednej rundy spadnie z podwyższanej platformy, jego przeciwnik automatycznie wygrywa. Zdecydowałem się wykorzystać ten szczegół jako jedyną moją technikę, i po prostu spychałem ludzi w dół. Jak możesz sobie wyobrazić, sędziowie nie byli z tego powodu najszczęśliwszymi Chińczykami na świecie. Wynik. Wygrałem wszystkie swoje walki przez nokaut techniczny i wróciłem do domu jako mistrz kraju, czego nie potrafi. Osiągnąć 99% zawodników mających pięcio czy nawet dziesięcioletnie doświadczenie. Ale czy wypychanie ludzi poza granice ringu nie narusza? Wcale nie chodziło przecież tylko o zrobienie czegoś niecodziennego, dopuszczonego przez reguły. Jest właśnie istotna różnica między oficjalnymi regułami a takimi, jakie tworzą się samoistnie. Przyjrzyjmy się poniższemu. Przykładowi pochodzącemu z oficjalnych olimpijskich stron. Internet, which Większość ludzi będzie uważała, że taka manipulacja wagą jest niemożliwa. Dlatego na stronie internetowej www.forhourblog.com zamieszczam odpowiednie zdjęcia. Nie próbujcie robić tego w domu. Ja robię. To pod kontrolą lekarza. Igrzyska olimpijskie w Meksyku w roku 1968 były miejscem oficjalnego debiutu Bika Fosburiego i jego słynnego flopa, który zrewolucjonizował skoki wzwyż. W tamtych czasach skoczkowie po prostu przerzucali zewnętrzną stopę nad poprzeczką. Była to tak zwana technika przerzutowa, w praktyce wyglądało. To jak skok przez przeszkodę i pozwalało wylądować na stopach. Technika Fosbury'ego polegała na bardzo szybkim podbiegnięciu. Do poprzeczki i odbiciu się z prawej, lub zewnętrznej, nogi. Potem następował skręt ciała pozwalający zawodnikowi przejść nad. Poprykska głowa na proad, plecami w do poprekski. Gdy trenerzy światowej czołówki kręcili z niedowierzaniem głowami. Publiczność w Meksyku była wprost urzeczona Fosburym. I krzyczała: Ole! Gdy ten przechodził nad poprzeczką. Fosbury bez żadnej straty zaliczył każdą wysokość do 2,22 metra osiągnął osobisty rekord 2,24 metra i zdobył złoty medal. W 1980 roku 13 spośród 16 finalistów olimpijskich stosowało flap Fosburyiego. Technika redukcji wagi i spychania z ringu, którą zastosowałem, jest teraz standardem w konkursach Sunshow. Nie. Przyczyniłem się do tego, ja tylko przewidziałem coś, co było. Nieuniknione i co w końcu zrobili też inni, wypróbowując te. To było do przewidzenia. Sport ewoluuje, a święte krowy giną, gdy ktoś rzuci wyzwanie podstawowym założeniom. To samo dotyczy życia i stylu życia. Kwestionowanie status quo czy wygłupy. Większość ludzi chodzi ulicami na nogach. Czy to oznacza, że ja chodzę po mieście na rękach? Czy noszę bieliznę założoną na wierzch, na spodnie, aby pokazać, że jestem inny? Nie, zazwyczaj nie. Tak więc chodzenie na nogach i noszenie majtek pod spódniami na razie się sprawdza. I nie zamierzam tego zmieniać. Jeśli samo się nie zmieni. Odmienność jest lepsza, kiedy zapewnia większą efektywność lub daje więcej radości. Jeśli ktoś stawia jakiś problem lub rozwiązuje go w określony sposób z przeciętnymi rezultatami, warto się zastanowić. By było, gdybym zrobił to inaczej. Nie trzeba wzorować się na czymś, co nie działa. Jeśli przepis jest do niczego, nie jest istotne, jak dobrym jesteś kucharzem. Gdy zajmowałem się hurtową sprzedażą danych, co było? Moim pierwszym zajęciem po ukończeniu szkoły. Zrozumiałem, że większość rozmów telefonicznych w ciemno nie trafi ała do odpowiednich osób. Działo się tak z jednego prostego powodu. Barierę tworzyły osoby strzegące dostępu. Gdy telefonowałem, między 8 arów 8.30 lub 18 arów 18.30. Czyli łącznie przez godzinę. Dziennie, mogłem ominąć sekretarki i umówić dwa razy więcej. Spotkań niż starsi rangą koledzy, którzy telefonowali między dziewięć. A 17. Innymi słowy, osiągałem dwa razy lepsze wyniki w ciągu jednej ósmej czasu. Od Japonii po Monako, od podróżujących po świecie samotnych matek po multimilionerów jeżdżących wyścigowymi samochodami. Podstawowe reguły osiągającego sukcesy numer A są zaskakująco podobne i czego można się spodziewać odmienne od tego, co robi reszta świata. Następujące reguły, stanowiące fundamentalne czynniki różnicujące, będą stanowiły tło całej mojej książki. Pierwsza emerytura jest ubezpieczeniem na wypadek czarnego scenariusza. Plany emerytalne są jak ubezpieczenia na życie. Trzeba postrzegać je jako zwykłe ubezpieczenie na absolutnie najgorszy wypadek, w tym przypadku na okoliczność fizycznej niemożności wykonywania pracy i występującą wówczas potrzebę posiadania rezerw kapitałowych niezbędnych do przeżycia. Emerytura jako cel lub ostateczne odkupienie jest pełna. Wad z trzech bardzo poważnych powodów. A, jej idea opiera się na założeniu, że nie lubisz tego. Co robisz przez lata Twoich największych fizycznych możliwości? To pomysł skazany na niepowodzenie, nic nie może. Uzasadniać takiego poświęcenia. B. Większość ludzi nigdy nie będzie mogła przejść na emeryturę i utrzymać choćby średniego standardu życia. Nawet milion dolarów to śmiesznie mało w świecie, w którym tradycyjna emerytura może trwać nawet 30 lat, a inflacja obniża naszą siłę nabywczą w tempie. 2, 4 i rocznie. Taki układ po prostu nie działa siedem. Po złotych latach trzeba znów wieść życie niższej klasy średniej. To Górski C. Jeśli ci to odpowiada, to znaczy, że jesteś ambitną, ciężko. Prakijaka Jeśli nie, to zgadnij co. Po tygodniu emerytury będziesz nią już śmiertelnie znudzony. Prawdopodobnie będziesz próbował szukać jakiejś innej pracy. Albo zaczniesz zakładać nową firmę. Czyli okaże się, że cel, na który czekałeś, jest tak naprawdę nieważny. Czyż? Nie? Nie twierdzę, że nie powinieneś mieć planu awaryjnego. Sam uczestniczę w planie emerytalnym 401k i mam indywidualne konto emerytalne, głównie z powodów podatkowych. Dnie MYL jednak emerytury ze swoim celem. Drugie zainteresowanie i energia zmieniają się cyklicznie. Gdybym zaoferował Ci 10 milionów dolarów za pracę przez. 24 godziny na dobę, przez 15 lat, a potem. Przejście na emeryturę, czy zgodziłbyś się na to? Oczywiście, że. Nie, nie mógłbyś tego zrobić. Byłoby to nie do wytrzymania. Tak samo jak to, co większość ludzi określa mianem kariery. Robienie tej samej rzeczy codziennie przez osiem lub więcej godzin aż do załamania lub do chwili, kiedy dojdziesz do wniosku, że masz wystarczająco dużo pieniędzy, by skończyć z tym. Na zawsze, jak jeszcze moi trzydziestoletni przyjaciele mogą upodobnić się do skrzyżowania Donalda Trumpa z Joan Rivers, oh, crap. przedwczesne starzenie się spowodowane niesamowitymi ilościami wypijanej kawy i niewyobrażalnym przeciążeniem pracą. Naprzemienne okresy aktywności i wypoczynku są konieczne do przeżycia, nie mówiąc już o dobrym samopoczuciu. Wydolność, zainteresowanie i odporność psychiczna zmieniają się. Miło mi, Wobec tego odpowiednio planuj. Swoje życie. Numer stara się co jakiś czas fundować sobie minie emerytury, zamiast czekać na wypoczynek i radość do czasu wyśnionej. Prodzi Emerytury. Jeśli będziesz pracował tylko wtedy, gdy jesteś najbardziej efektywny, twoje życie stanie się bardziej produktywne, a także przyjemniejsze. To idealny przykład tego. Jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Osobiście zamierzam teraz wyjeżdżać na miesiąc za granicę. Albo poświęcać czas na intensywną naukę, tanga, sztuk walki, czegokolwiek, po każdych dwóch miesiącach przepracowanych. Nad różnymi projektami zawodowymi. Trzeciego mniej nie oznacza leniwiej. Jeśli wykonuje się mniej mało znaczącej pracy, można skoncentrować się na rzeczach mających dla nas osobiście większe znaczenie i to nie jest lenistwo. Większości ludzi trudno to zaakceptować, ponieważ nasza kultura skłania się ku nagradzaniu osobistych poświęceń, a nie osobistej produktywności niewielu ludzi chce, lub może, mierzyć wyniki swoich działań a tym samym mierzyć sposób wykorzystywania swojego czasu. Więcej czasu to więcej własnej wartości. W ten sposób możemy mieć więcej od innych, tych nad nami i tych wokół nas. Numer pomimo mniejszej liczby godzin spędzonych w biurze osiąga lepsze rezultaty niż kilkunastu nienumerów razem wziętych. Zdefiniujmy więc na nowo pojęcie lenistwo jako zdolność do przeciwstawienia się niezbyt idealnym warunkom lub. Osobom chcącym decydować o naszym życiu albo jako umiejętność gromadzenia fortuny w drodze przez życie oglądane. Z okien biura. Wielkość kwoty na naszym rachunku bankowym nie zmienia tego tak samo, jak liczba godzin poświęconych na odpowiadanie na nieważne e-maile i inne nieistotne. TROBIASCI. Koncentruj się na tym, by być produktywnym, a nie zajętym. Czwarty czas nigdy nie jest odpowiedni. Kiedyś spytałem moją mamę. W jaki sposób zdecydowała się na swoje pierwsze dziecko, czyli na mnie? Odpowiedź była prosta: to było coś, czego chcieliśmy. Zdecydowaliśmy, że nie. Ma powodów, by odkładać to na później. Czas nigdy nie jest odpowiedni na to, by mieć dzieci. To prawda. Spośród wielu ważnych rzeczy, to czas sprawia zawsze największe problemy. Kszejkanina Wasziwi moment by. Audi. Z pracy gwiazdy nigdy nie ułożą się właściwie, a wszystkie. Światła sygnalizacyjne w życiu nigdy nie będą równocześnie zielone. Wszechświat nie spiskuje przeciw nam, ale też nie zbacza. Z własnej drogi tylko po to, by wszystko dobrze się nam układało. Warunki nigdy nie są idealne. Kiedyś to choroba, która każe nam zabrać wszystkie nasze marzenia do grobu. Listy, za i przeciw zawsze są długie. Jeśli coś jest ważne dla Ciebie i chcesz to w końcu zrobić, rób to i od razu obierz właściwy. Kos. Piątego proś o przebaczenie, a nie o pozwolenie. Jeśli chcesz zrobić coś, co nie zniszczy osób z Twojego otoczenia, spróbuj, a potem uzasadnij. Ludzie, rodzice, partnerzy, szefowie sprzeciwiają się różnym rzeczom w sposób: emocjonalny Chociaż potrafi on zaakceptować je po fakcie Jeśli potencjalna szkoda jest umiarkowana lub w jakikolwiek sposób Odwracalna, nie dawaj im szansy powiedzenia nie Większość ludzi chętnie powstrzyma cię Zanim jeszcze zaczniesz coś robić Ale zawaha się, nim stanie ci na drodze Gdy będziesz już nią Podaiso. Przyzwyczaj się do tego, że sprawiasz kłopoty I naucz się mówić, przepraszam, kiedy naprawdę coś zawalisz. Szóstego, pielęgnuj silne strony. Nie walcz ze słabościami. Większość ludzi jest dobra w kilku dziedzinach i zupełnie beznadziejna w większości pozostałych. Jestem wspaniały. W wymyślaniu produktów i marketingu, ale strasznie kiepski. We wszystkim, co następuje potem. Moje ciało jest skonstruowane do podnoszenia ciężarów i rzucania nimi. I tak po prostu jest. Nie przejmowałem się. Tym przez długi czas. Próbowałem pływania i wyglądałem przy tym, jak tonąca małpa. Probaulum kazikoki i wiglodalum. Jak troglodyta. Potem zostałem bokserem i wzbiłem się w przestworza. Korzystanie ze swoich silnych stron jest dalece bardziej lukratywne i przyjemne niż próby naprawiania wszystkich pęknięć. W naszym pancerzu. Mamy wybór pomiędzy pomnażaniem. Rezultatów przy wykorzystaniu silnych stron, a maleńkimi. Postępami w walce ze słabościami. Te postępy w najlepszym wypadku pozwolą nam osiągnąć przeciętność w danej dziedzinie. Skoncentruj się na jak najlepszym wykorzystaniu swojego najlepszego oręża, zamiast wciąż naprawiać ten szwankujący siódmego. Co za dużo, to niezdrowo. W przypadku większości starań i dobytku nadmiar zmienia istotę rzeczy w jej przeciwieństwo. Dlatego e, pacyfiści stają się wojownikami, e, walczący o wolność stają się tyranami, e, błogosławieństwa stają się przekleństwami, e, pomoc staje się przeszkodą. Dwięcej oznacza mniej osiem. To, czego chcesz, dostępne zbyt często i w zbyt dużej ilości. Staje się tym, czego nie chcesz. Tę prawdę można udowodnić. Zarówno w odniesieniu do stanu posiadania, jak i czasu. Projektowanie stylu życia nie ma na celu stworzenia nadmiaru. Wolnego czasu, to jest zabójcze, lecz pozytywne wykorzystanie. Czasu, zdefiniowane po prostu jako robienie tego, o czym marzysz, w przeciwieństwie do tego, co czujesz się zobowiązany. Robić. Ósme pieniądze same w sobie nie są celem. Na temat siły pieniądza jako środka płatniczego, sam jestem jego entuzjastą, można powiedzieć bardzo dużo, ale pomnażanie go nie jest celem samym w sobie, jak często nam się wydaje. Po części wynika to z lenistwa. Hasło, jeśli będę miał więcej pieniędzy, to najłatwiejszy sposób odsunięcia w czasie, poważnego sprawdzenia się i podjęcia decyzji koniecznych do. Stworzenia sobie życia sprawiającego przyjemność w teraz, a nie Później, traktując pieniądz jak fetysz i poświęcając wszystko Pracy, możemy sami sobie uniemożliwić robienie czegokolwiek Innego, John, chciałbym porozmawiać o wypełnieniu pustki Jaką odczuwam w życiu, bez nadziei, która dobija mnie każdego Ranka, gdy włączam komputer, ale mam tyle pracy Poświęcić co najmniej trzy godziny na odpowiadanie na różne, mało ważne e-maile, zanim zacznę dzwonić do potencjalnych klientów, którzy wczoraj mi odmówili. Ducho błaci. Daj się porwać rutynie pogoni z pieniądzem, pomyśl, że tak. Musi być, a w przebiegły sposób zapewnisz sobie coś, co będzie. Cię rozpraszało i powstrzymywało przed myślą, jak bardzo bezcelowe są twoje działania. W głębi duszy wiesz przecież, że to. Wszystko jest złudzeniem, ale ponieważ wszyscy grają tak, jakby w to wierzyli, łatwo jest się zatracić. Ten problem nie dotyczy tylko pieniędzy. Dziewiątego względny dochód jest ważniejszy niż dochód bezwzględny. Wśród dietetyków i żywieniowców toczy się spór o wartość kalorii. Czy kaloria to kaloria tak samo, jak róża jest różą? Jeśli redukcja tkanki tłuszczowej to po prostu zużywanie większej liczby kalorii niż się ich spożywa, czy ważne jest też źródło tych kalorii? Z doświadczenia w pracy z najlepszymi sportowcami wiem, że właściwa odpowiedź to ta druga. A co z dochodem? Czy dolar równy jest dolarowi? Bogaci w zupełnie nowy sposób twierdzą, że nie. Przyjrzyjmy się temu prostemu problemowi matematycznemu. Spotyka się dwoje ciężko pracujących ludzi. Człowiek A haruje 80 godzin tygodniowo, a człowiek B 10 godzin tygodniowo. Obie te osoby zarabiają rocznie 50 tysięcy dolarów. Która z nich będzie bogatsza, gdy spotkają się gdzieś w środku nocy? Jeśli twierdzisz, że B będziesz mieć rację. Na tym właśnie polega różnica między bezwzględnym i względnym dochodem. Bezwzględny dochód jest mierzony przy użyciu jednej świętej i niezmiennej miary zwykłego i wszechładnego dolara. Jane D.O.Y. zarabia rocznie 100 tysięcy dolarów, więc jest dwa razy bogatsza niż John D.O.Y., który rocznie zarabia tylko 50 tysięcy dolarów. Dochód względny używa dwóch zmiennych – pieniądza, czyli dolarów, i czasu, mierzonego zazwyczaj w godzinach. Całe pojęcie grocznie jest dość dowolne i pozwala łatwo paść ofiarą oszustwa. Przyjrzyjmy się, jak wygląda to w rzeczywistości. Jane DOY zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, czyli 2 tysiące w każdym z 50 tygodni roku. Pracuje 80 godzin tygodniowo. Otrzymuje zatem 25 dolarów za godzinę. John DOY zarabia rocznie 50 tysięcy dolarów, czyli 1000 na każdy z 50 tygodni w roku, ale pracuje tylko 10 godzin tygodniowo, zatem za godzinę pracy otrzymuje 100 dolarów. W kategoriach względnych John jest 4 razy bogatszy. Oczywiście względny dochód musi przewyższać minimum niezbędne do realizacji naszych celów. Gdybym zarabiał sto dolarów na godzinę, ale pracował tylko przez godzinę tygodniowo, trudno by mi było puścić wodze fantazji, jak czynią to wielkie gwiazdy. Przy założeniu, że całkowity dochód bezwzględny wynosi tyle, że wystarcza na spełnianie marzeń, a niedowolne porównywanie się z przeciętnym kowalskim. Dochód względny jest rzeczywistą miarą zamożności bogatych w zupełnie nowy sposób. Najbogatsi numer zarabiają co najmniej pięć tysięcy dolarów na godzinę. Gdy ukończyłem szkołę, zaczynałem od 5 dolarów, jednak coraz bardziej zbliżam się do tych pięć tysięcy. Dziesiątemu zamartwianie się jest złe, ale pozytywny stres jest dobry. Wielu ludzi kochających radość i zabawę nie wie, że stres nie zawsze jest zły. Bogaci w zupełnie nowy sposób właściwie nie starają się eliminować go ze swojego życia. A przynajmniej nie dotyczy to każdego stresu. Istnieją bowiem dwa zupełnie różne typy stresu tak od siebie odległe, jak euforia odmienna jest od swojej rzadko opisywanej przeciwności dysforii. Określenie destruktywny stres, czy też zmartwienie an. Dystres odnosi się do szkodliwego działania bodźców sprawiających, że jesteśmy słabsi. Mniej pewni siebie i mniej sprawni. Destruktywna krytyka, napastliwi szefowie czy uderzenie twarzą w krawężnik mogą być przyczynami takiego stresu. To sytuacje, których chcemy uniknąć. Z drugiej strony wykazać można istnienie czegoś takiego, jak pozytywny stres. Eustres, an. Eustres to określenie, którego większość ludzi zapewne nigdy dotąd nie słyszała. Eu. Grecki przedrostek oznaczający zdrowie ma tu podobne znaczenie jak w słowie euforia. Wzory do naśladowania, zachęcające nas do przekraczania własnych granic, fizyczny trening pozwalający poszerzać nasze możliwości, podejmowanie ryzyka wykraczającego poza sferę komfortu to tylko niektóre przyczyny eustresu zdrowego i stymulującego wzrost. Ludzie unikający wszelkiej krytyki ponoszą porażki. Powinniśmy unikać destruktywnej krytyki lecz nie krytyki w jakiejkolwiek formie. Pora uświadomić sobie, że nie ma postępu bez pozytywnego stresu. Im więcej potrafimy go z siebie wykrzesać i wykorzystać w swoim życiu, tym szybciej zrealizujemy nasze marzenia. Trick polega na oddzieleniu jednego od drugiego. Bogaci w zupełnie nowy sposób równie agresywnie starają się unikać destruktywnego stresu, co poszukiwać eustresu. Pytania i działania pierwszego. W jaki sposób bycie realistą lub osobą odpowiedzialną przeszkadza nam żyć tak, jak chcemy? Drugi, jak to się stało, że robienie tego, co powinniśmy, wpłynęło na nasze niezadowalające wyniki, lub kazało nam żałować, że nie zrobiliśmy czegoś innego. Trzeciego, przyjrzyj się temu, co aktualnie robisz, i żądaj sobie pytanie: Co by się stało, gdybym robił wszystko inaczej niż otaczający mnie ludzie? Co poświęcam? Pozostając na mojej dotychczasowej ścieżce przez następne pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat. Sztuka uników. Jak opanować lęk i nie dać się obezwładnić. Wiele złych kroków uczyniono, stojąc w miejscu. Fortune cookie. Nazwać musisz swój lęk, nim przezwyciężać go zaczniesz. Jóude z Gwiezdnych Wojen. Imperium Contra de Kuj. Rio de Janeiro, Brasilia. Sześć metrów i koniec. LEC. Lee. Hans nie znał portugalskiego, ale znaczenie tego zawołania było oczywiste. Ale już. Jego buty. Mocno trzymały się szorstkiej skały. Wypiął pierś i pochylił się. Nad kilometrem nicości. Wstrzymał oddech przed wykonaniem decydującego kroku. A strach prawie odbierał mu przytomność. Obraz rozmywał mu. Się na brzegach, a cała uwaga skupiała się na jednym świetlnym. Ponksi. Potem uniósł się w powietrze. Błękit nieba wypełnił mu całe pole widzenia niemal natychmiast po tym, jak uświadomił sobie, że ciepły prąd wstępujący. Uniósł go na skrzydle paralotni. Lęk pozostał daleko za nim. Na szczycie góry. Tysiące metrów ponad zachwycającą zielenią. Lasów deszczowych oraz nieskazitelną bielą plaż Kopakabana. Hans Schieling u Schawiotu. Była niedziela. W poniedziałek Hans przyszedł do swojej kancelarii prawnej w Century City, reprezentacyjnej dzielnicy biznesowej Los Angeles, i natychmiast złożył wypowiedzenie z pracy z trzyt terminem. Przez niemal pięć lat budził się, myśląc: ze strachem Czy muszę robić to przez następne czterdzieści? Albo czterdzieści pięć lat. Kiedyś, gdy realizował bardzo trudny projekt, zdarzyło mu się przespać pod biurkiem w kancelarii, by już od samego rana kontynuować pracę nad przerwanym. W połowie zadaniem tego ranka przyrzekł sobie. Jeszcze dwa razy i spadam stąd. Decydujący trzeci raz nastąpił dzień przed wyjazdem na wakacje do Brazylii. Wszyscy składamy sobie takie postanowienia. Hans też składał je sobie wcześniej. Ale tym razem sprawy potoczyły. Się inaczej. Schodząc na ziemię powolnymi kołami, coś sobie. Uświadomił gryzyko nie jest takie przerażające, gdy w końcu. Je podejmim. Jego koledzy powiedzieli mu to, co spodziewał. Się usłyszeć. Rzucał wszystko. Był dobrze zapowiadającym się. Adwokatem, czego więc, u diabła, jeszcze chciał. Hans nie wiedział dokładnie, czego chce. Ale zasmakował. W tym, z drugiej strony, wiedział też, co go śmiertelnie nudziło i z czym ostatecznie musiał coś zrobić. Nigdy więcej dni, podczas których człowiek czuje się jak żywy trup, nigdy więcej kolacji, podczas których koledzy chwalą się swoimi samochodami. I zachwycają najnowszym BMW, dopóki ktoś inny nie kupi jeszcze droższego Mercedesa. Koniec. W tym momencie rozpoczęła się dziwna przemiana Hans. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna czuł się pogodzony z samym sobą i z tym, co robił. Zawsze straszliwie bał się. Turbulencji podczas lotów samolotem jednak teraz mógłby. Lecieć nawet w środku najsilniejszej burzy, śpiąc smacznie jak. Najmo. zeon. Ponad rok później wciąż jeszcze otrzymywał niechciane. Oferty pracy z kancelarii prawnych, ale wtedy miał już nexus. Surfer. Zlokalizowaną w tropikalnym raju Florianopolis w Brazylii firmę, organizującą aktywny wypoczynek z deską surfingową. Poznał Tatianę, dziewczynę swoich marzeń, mieszkankę. de Janeiro u Karmelowy Skorzy. Większość swojego czasu spędzał, wypoczywając pod palmami i dbając, by jego klienci przeżyli najwspanialsze dni w swoim życiu. Czy tego się właśnie obawiał? Hans często widzi swoje dawne ja w tych smętnych i przepracowanych typach, których zabiera nad morze. Czekając na fale ujawniają swoje prawdziwe emocje. O rany, chciałbym móc robić to, co ty robisz. Eon Arpuera Przecież możesz. Zachodzące słońce odbija się od powierzchni wody, wysyłając rodzaj przesłania, o którym Hans wie, że jest prawdziwe. Pozwolenie sobie na nieokreślonej długości przerwę w tym. CO. Robiliśmy dotychczas, nie jest poddaniem się. Gdyby zechciał, mógłby kontynuować swoją karierę prawniczą od miejsca, w którym ją przerwał. Jednak to ostatnia rzecz, jaka przyszłaby mu dzisiaj na myśl. Gdy wiosłują do brzegu po emocjonującej wyprawie, jego klienci odzyskują panowanie nad sobą. Stawiają stopę na brzegu i rzeczywistość znów szczerze na nich swoje kły. Chciałbym, ale naprawdę nie mogę tego rzucić. Śmieszy go to do łez. Nasze działania nie zawsze dają poczucie szczęścia, ale nie ma szczęścia bez działania. Benjamin Disraeli. Były premier Wielkiej Brytanii. Działać czy nie działać? Próbować czy nie próbować? Jeśli zapytać ludzi czy potrafią być dzielni? Większość odpowie, że nie. Niepewność i prawdopodobieństwo porażki mogą napawać. Większość ludzi wybierze raczej brak szczęścia niż brak pewności. Od lat stawiałem sobie cele, czyniłem postanowienia o zmianie kierunku i nic z tego nie wychodziło. Czułem się tak samo narażony na niebezpieczeństwo i przerażony, jak reszta świata. Proste rozwiązanie pojawiło się przez przypadek. Cztery lata temu miałem wtedy więcej pieniędzy, niż potrafiłem wydać. Zarabiałem około siedemdziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie i czułem się bardzo źle, gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie miałem żadnego wolnego czasu i zapracowywałem się na śmierć. Założyłem własną firmę, i ustawicznie dopadała mnie świadomość, że sprzedaż jest czymś prawie niemożliwym dziesięć. Niestety, zoom. Się jak w potrzasku, czułem się jak głupi, myślałem, że powinienem był to przewidzieć. Wciąż biłem się z myślami: dlaczego jestem aż takim idiotą? Dlaczego nie potrafię tego zrobić? Weź się w garść i przestań być taki tu można wstawić dowolne określenie uznawane za niecenzuralne. Co jest ze mną nie? Tak. W rzeczywistości wszystko było ze mną w jak najlepszym: porządku. Nie osiągnąłem tylko granic swoich możliwości. Nie osiągnąłem ówczesnych granic mojego modelu biznesowego. Tu nie chodziło o napęd, tylko o wehikuł. Poważne błędy popełnione na samym początku uniemożliwiły mi wyrwanie się z zaklętego kręgu. Mogłbym z Krasnoludki, podłączyć swój mózg do najmocniejszego komputera i to też w niczym by nie pomogło. Moje dziecko miało. Pojawiło się więc pytanie, jak uwolnić się od tego Frankensteina i sprawić, by sam o siebie zadbał. Jak wyrwać się z macek pracocholizmu i lęku, że rozsypie się na kawałki, jeśli przestanę pracować po piętnaście godzin dziennie. Jak uciec z tego więzienia, które sam sobie wybudowałem. Postanowiłem udać się w podróż i wybrać się w podróż dookoła świata. No więc pojechałem w podróż, prawda? I co dalej? Spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy. Po pierwsze czułem, że pora pokonać swój wstyd, zakłopotanie i złość narastające przez te. Sześć miesięcy, kiedy nieustannie znajdowałem wciąż nowe wymówki, by samego siebie przekonać, że moja podróż marzeń. Nigdy nie dojdzie do skutku. Był to z pewnością jeden z najbardziej produktywnych okresów w moim życiu. Potem pewnego dnia uświadomiłem sobie, jak ponura przyszłość mnie czeka i wpadłem na pewien cudowny pomysł. Było z pewnością jakieś olśnienie wywołane moją mantrą: nie bądź szczęśliwy, lecz martw się. Don't happy, be weary. Uznałem, że trzeba dokładnie wyobrazić sobie coś co wydawało mi się najgorszym koszmarem, przygotować się na najgorszą rzecz, jaka może wydarzyć się w wyniku mojej podróży. Najgorsze było na pewno wyobrażenie, że gdy ja będę gdzieś za morzem, moja firma upadnie. Było to wysoce prawdopodobne. Powiedzmy, że przez przypadek nie dotrze do mnie list z jakimś wezwaniem, i zostanę pozwany do sądu. Moja firma zostanie zamknięta. Zapasy zepsują się na półkach, podczas gdy ja w smutku i samotności będę marzł na chłodnym irlandzkim. Weber's Płacząc na deszczu. Tak dzja moja wiobrania. Z mojego rachunku bankowego wyparuję 80% depozytów. I ktoś na pewno ukradnie mi samochód oraz motocykl z garażu. Ktoś też zapewne napłuje mi na głowę z balkonu, gdy będę. Dzielił się resztkami jedzenia z bezdomnym psem. Pies w tym. W momencie wystraszy się i kłapnie zębami prosto w moją twarz Mój Boże, życie jest ciężkie, cholernie ciężkie. Poświęć określoną liczbę dni, w których będziesz zadowolony z najskromniejszego, najtańszego życia i najprostszego ubioru na zadawanie sobie pytania. I czy to jest właśnie to, czego się obawiam? Seneka później zdarzyła się zabawna rzecz. W moich nieustannych staraniach, by się unieszczęśliwić, przypadkowo włączyłem wsteczny bieg. Gdy tylko przemogłem niejasny niepokój i niewyraźną, obawę przed precyzyjnym określeniem swojego koszmaru, swojego najgorszego scenariusza, przestałem bać się podróży. Nagle zacząłem myśleć o prostych krokach, jakie będę mógł wykonać, by uratować to, co jeszcze mi zostanie i mieć do czego wrócić. Gdy naraz przyjdzie wszystko, co najgorsze. Zawsze mogłem przecież podjąć tymczasową pracę w barze, aby mieć na czynsz, gdybym musiał go płacić. Mogłem sprzedać część swoich mebli i ograniczyć jedzenie w restauracjach. Mogłem ukraść kieszonkowe przedszkolakom, które codziennie rano. Przechodziły obok mojego mieszkania. Było wiele możliwości. Uświadomiłem sobie że wcale nie będzie tak trudno wrócić. Do sytuacji, w której się znajdowałem, nie mówiąc już o zwyczajnym przeżyciu, żadna z tych rzeczy nie była śmiertelnym. Zagrożeniem, nawet bardzo teoretycznym. To były jedynie perturbacje, jakie każdemu mogą się w życiu przydarzyć. Zrozumiałem, że w skali 1-10, gdzie 1 oznacza nic, a 10. Nieustanne zmiany w życiu. Mój tak zwany najgorszy scenariusz mógłby mieć przejściowy skutek, oceniany według tej skali na trzy lub czwartego. Jestem przekonany, że tak byłoby także w przypadku większości ludzi, tej większości, której dziś takie przypadki mogą wydawać się końcem świata. A trzeba pamiętać, że prawdopodobieństwo ziszczenia się takiego koszmaru jest, jak jeden do miliona. Z drugiej strony widziałem, że gdybym. Zrealizował najbardziej optymistyczny, albo przynajmniej dość. Prawdopodobny scenariusz łatwo mógłbym uzyskać trwały, pozytywnie wpływający na moje życie efekt oceniany według tej skali na 9 lub 10. Innymi słowy zrozumiałem, że ryzykowałem mało prawdopodobne przejściowe 3 lub 4, a wygrać mogłem bardziej prawdopodobne 9 lub 10. Zrozumiałem też, że łatwo będę mógł. Powrócić do mojego więzienia pracoholizmu, a nawet dołożyć sobie jeszcze więcej pracy, jeśli tylko będę miał takie życzenie. Wszystko to doprowadziło mnie do bardzo ważnego wniosku. Praktycznie nie ma żadnego ryzyka, jest za to olbrzymi potencjał, który może zmienić moje życie na lepsze. Zawsze też bez wysiłku większego niż ten, który już włożyłem, mogę zmienić kurs na ten wcześniejszy. Wtedy właśnie podjąłem decyzję o podróży i kupiłem bilet. Do Europy w jedną stronę. Zacząłem planować tę podróż i eliminować swój bagaż fizyczny oraz psychiczny. Nie wydarzyło się. Żadne z przewidywanych nieszczęść, a moje życie stało się od tej chwili niemal sielanką. Firma funkcjonowała lepiej niż kiedykolwiek i praktycznie o niej zapomniałem, gdy tylko sfinansowałem swoją piętnastomiesięczną fantastyczną podróż po świecie odkrywanie lęków skrywanych pod maską tmyzmu nie ma różnicy między pesymistą mówiącym och to beznadziejna sprawa więc nawet nie zawracaj sobie głowy żeby coś z tym zrobić i optymistą mówiącym nie martw się o nic wszystko będzie dobrze w każdym przypadku nie wydarzy się nic Iwon shenard 11 założyciel firmy patagonia Lęk przychodzi do nas w różnych formach i zazwyczaj nie. Nazywamy go po imieniu. Sam z siebie staje się przyczyną jeszcze większego lęku. Najinteligentniejsi ludzie na świecie nadają mu jednak w jeszcze inne przebranie optymistycznego. Większość z tych, którzy unikają zwalniania się z pracy, żyje. Nadzieją, że ich sytuacja poprawi się z czasem, gdy zaczną więcej. Zarabiak. Wydaje się to słuszną i pociągającą halucynacją, gdy mamy nudną lub nieinspirującą pracę, ale nie jest ona jeszcze. Piekłem na ziemi. Prawdziwe piekło zmusza do działania, ale. Wszystko łagodniejsze jest znośne, jeśli sobie to odpowiednio. Czy naprawdę myślisz, że coś zmieni się w końcu na lepsze? Czy jest to tylko myślenie życzeniowe i usprawiedliwianie braku działania? Gdybyś naprawdę wierzył w poprawę, czy podawałbyś coś w wątpliwość? Raczej nie. To lęk przed nieznanym, skrywany pod płaszczykiem optymizmu. Czy jest ci lepiej niż rok temu, miesiąc temu, tydzień temu? Jeśli nie, nic nie poprawi się samo. Jeśli oszukujesz sam siebie. Czas przestać i zaplanować zmianę. Jeśli nie skończysz, w stylu Jamesa Dianę. Twoje życie będzie długie. Od dziewięć do siedemnaście przez czterdzieści czy nawet pięćdziesiąt lat to cholernie. Długo, jeśli wcześniej nie przyjdzie jakieś wybawienie. To koło pięciuset miesięcy ciężkiej pracy. Jak długo zamierzasz tak żyć? Może czas już przerwać pasmo. Strat? Ktoś wzywa szefa. Comfort. Nie masz za to luksusów i nie mów mi, że pieniądze są ważne. Luksus, o którym mówię, nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Nie można go kupić. To nagroda dla tych, którzy nie boją się braku. Comfortil. Jean Frankuszki poeta Pogujestio Pisarz Menedżer bokserski i producent filmów którego prace stały się inspiracją do stworzenia poezja Zdarza się, że wszystko idealnie zgrywa się w czasie. Setki aut krążą po parkingu i ktoś nagle zwalnia miejsce kilka metrów od Wejściak dokładnie w chwili, kiedy niemal dotykasz go zderzakiem. Mały bożonarodzeniowy cud. Czasami może być jeszcze lepiej. Telefon dzwoni, kiedy właśnie jesteś z kimś w łóżku. Dzwoni przez pół godziny, a dziesięć. Minut później przychodzi kurier z przesyłką. Takie zgranie w czasie. Może zepsuć całą przyjemność. Jean Marc Hachi przyjechał do Afryki Zachodniej jako wolontariusz. Miał nadzieję na to, że jego pomocna dłoń przyczyni się do zmiany. W tym sensie wybrany czas był jak najbardziej odpowiedni. Jean Marc przyjechał do Gani na początku lat osiemdziesiątych. W samym środku wydarzeń związanych z zamachem, stanu w szczytowym okresie hiperinflacji, w czasie największej od dziesięciu lat suszy. Z tych samych powodów niektórym osobom patrzącym na to ze swojego punktu widzenia i pragnącym przede wszystkim przeżyć, mogłoby się wydawać, że czas takiej wyprawy jest jak najmniej odpowiedni. Brakowało nawet takich luksusów, jak chleb i czysta woda. Przez cztery miesiące Jean-Marc musiał żywić się kukurydzianą. Brajszy Kim. Na pewno nie było to coś, co większość z nas zamówiłaby w kinie. Naprawdę mogę przeżyć. Jean-Marc nie miał już odwrotu, ale nie było to ważne. Po dwóch tygodniach przyzwyczajania się do śniadań, obiadów i kolacji z gęstej kaszy kukurydzianej alagana wcale nie marzył o tym, aby Stamtąd, Uciak. Okazało się, że jedyne, czego naprawdę potrzebował, to najprostsze jedzenie i dobrzy przyjaciele. A to, co z zewnątrz mogłoby się wydawać strasznym nieszczęściem dla niego, było największym objawieniem życiowym, jakiego kiedykolwiek doznał. Najgorsze tak naprawdę nie było takie złe, aby cieszyć się życiem. Nie potrzeba nam wymyślnych ekstrawagancji, musimy jedynie zyskać kontrolę nad własnym czasem i zrozumieć, że większość rzeczy nie stanowi aż tak poważnego problemu, jak mogłoby nam się wydawać. Dziś 48-letni Jean-Marc mieszka w ładnym domu w Ontario, ale potrafiłby żyć bez niego. Ma pieniądze, ale jutro mógłby popaść w ubóstwo i nie miałoby to znaczenia. Jego Stara się zapewnić jak najwięcej wyjątkowych chwil dla siebie i swojej rodziny, a poza tym zupełnie nie martwi się o swoją emeryturę. Przeżył już 20 lat na częściowej emeryturze i w idealnym Nie zachowuj wszystkiego na sam koniec. Wszystko przemawia za tym, aby tak nie robić. Pytania i działania. Jestem starym człowiekiem i zdaję sobie sprawę z olbrzymiej ilości możliwych problemów, ale większość z nich nigdy mi się nie przytrafiła. Mark Twain. Jeśli boisz się tego skoku lub po prostu odkładasz go z obawy. Przed nieznanym, oto antidotum. Zapisz swoje odpowiedzi. I pamiętaj, że nawet intensywne myślenie nie przyniesie aż tak wyraźnych skutków, jak przelanie na papier całej zawartości. Swoich szarych komórek. Napisz i nie poświęcaj czasu na redagowanie, staraj się napisać jak najwięcej. Poświęć kilka minut. Na każdą odpowiedź. Pierwszego określ, co jest dla ciebie koszmarem absolutnie najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jeśli zrobisz to, nad czym. Się zastanawiasz. Jakie wątpliwości, obawy i wypadki przychodzą ci na myśl? Gdy rozważasz wielkie zamiany, które możesz albo musisz. Wyobraź je sobie w najdrobniejszych szczegółach. Czy będzie to koniec świata? Jaki trwały skutek będzie to miało? Dla ciebie, w skali 1-10? Czy chodzi o rzeczy naprawdę trwałe? Jak myślisz, jakie są szanse, że to naprawdę się zdarzy? Drugiego, jakie kroki możesz podjąć, by naprawić szkody lub przywrócić dawny stan, nawet jeśli będzie to tylko efekt tymczasowy? Jest bardzo prawdopodobne, że okaże się to łatwiejsze niż myślisz. Jak możesz odzyskać kontrolę nad wszystkimi? Spróbujemy? Trzeciego, jakie są rezultaty i korzyści, tymczasowe i trwałe oraz najbardziej prawdopodobne scenariusze. Teraz, gdy zdefiniowałeś już koszmar, zastanów się, co jest bardziej prawdopodobnym i z całą pewnością bardziej korzystnym rezultatem wewnętrznym, Wiara w siebie, poczucie własnej wartości i tepe lub zewnętrznym. Jak wpłynie to na ciebie? W skali jeden dziesięć? Jakie są szanse, że przyniesie to co najmniej? W miarę niezły rezultat czy nie robili już tego mniej inteligentni ludzie, i czy nie odniesieli sukcesu czwartego? Gdybyś dzisiaj został zwolniony z pracy, co byś zrobił? Aby utrzymać pod kontrolą swoje finanse? Wyobraź sobie taki scenariusz i odpowiedz na powyższe. Pytania: Skoro sam zwolnisz się z pracy, by przetestować inne możliwości, jak możesz w przyszłości powrócić do tego samego. Miejsca na ścieżce kariery, jeśli koniecznie będziesz musiał. Piąte, co odsuwasz w czasie z powodu strachu. Zazwyczaj najbardziej obawiamy się tego, co większość z nas powinna zrobić. Telefon, rozmowa. Jakiekolwiek działanie to obawa przed nieznanym powstrzymuje nas przed zrobieniem tego, co powinniśmy sobie na czole zazwyczaj obawiamy się tego, co właśnie powinniśmy zrobić. Słyszałem kiedyś, jak ktoś powiedział, że sukcesy odnoszone w życiu można zazwyczaj mierzyć liczbą niezręcznych rozmów które daną osoba gotowa jest przeprowadzić. Zrób postanowienie, że codziennie będziesz robił jedną rzecz, której się obawiasz. Przyjąłem taki zwyczaj, próbując. Zwracać się o radę do sławnych ludzi i znanych biznesmenów. Szóstego, jakie koszty finansowe, emocjonalne i fizyczne ponosisz, odkładając coś na później. Nie oceniaj wyłącznie złych stron swojego działania. Równie ważna jest wycena olbrzymich kosztów zaniechania. Jeśli nie będziesz starał się osiągnąć rzeczy, które cię ekscytują, gdzie znajdziesz się za rok, pięć, dziesięć lat? Jak będziesz się czuł, jeśli? dziesięć lat twojego życia, podczas których będziesz robił rzeczy, które nie dają ci zadowolenia. Jeśli jesteś w stanie spojrzeć dziesięć lat w przód i ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że czeka Cię droga rozczarowań i żalu, a także jeśli zdefiniujesz to ryzyko jako prawdopodobieństwo nieodwracalnych negatywnych skutków, zaniechanie działania okaże się największym. ryzykiem siódmego na co czekasz, jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć bez uciekania się do odrzuconej wcześniej koncepcji właściwego czasu, odpowiedź. Jest prosta, boisz się, tak jak cała reszta świata. Oceń koszt, zaniechania, oszacuj prawdopodobieństwo i możliwości naprawienia większości złych posunięć. Rozwiń u siebie najważniejszy zwyczaj tych, którzy osiągnęli doskonałość i nauczyli się. Czerpać przyjemność z działania. Zerowanie systemu. Brak rozsądku i niedwuznaczność. Czy zechciałbyś mi powiedzieć, którędy mam teraz? I.S.C.? Kto zależy w dużym stopniu od tego, dokąd chcesz? Doj od pojezji kot. Właściwie wszystko mi jedno, rzekła Alicja. W takim razie obojętne. Którędy pójdziesz, odpowiedział kot z Czeszer. Lewis Carroll, Alicja W. Craney Zero, Prezel, Robert Stiller Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata. Nierozsądne uparcie stara się dostosować świat do siebie. Zatem cały postęp opiera się na ludziach nierozsądnych. George Bernard Shaw, Maxims for Revolutionists, Wiosna 2005, Princeton W. Staney, New Jersey, Muzealem ich prezydentów. Jaki miałem wybór? Otoczyli mnie i przy zmieniających się imionach padało. Wciąż jedno i to samo pytanie. Jakie to wyzwanie? Wszystkie. Oczy skierowane były na mnie. Mój wykład na Uniwersytecie Princeton, który właśnie. W tym momencie wiedziałem jednak, że gdy większość studentów wyjdzie z sali, będzie robić coś dokładnie przeciwnego niż to. Do czego nawoływałem? Większość z nich będzie pracować po 80 godzin tygodniowo w charakterze wysoko opłacanych podawaczy kawy. Chociaż pokazałem im, że proponowane przeze mnie reguły można zastosować od razu. Oro wizwoni. Zaoferowałem bilet tam i z powrotem w dowolne miejsce. Na świecie dlatego, kto potrafi podjąć nieokreślone wyzwanie w możliwie najbardziej efektowny sposób. Kod silu mi. O rezultat i styl. Powiedziałem im, że osoby zainteresowane mogą spotkać się ze mną po wykładzie. I oto byli dwudziestu. Spośród 60 studentów wymyśliłem to zadanie, aby przetestować ich strefy komfortu, zmuszając równocześnie do zastosowania pewnych taktyk, których nauczałem. Było to w sumie bardzo proste. Skontaktuj się z trzema nieprawdopodobnie bogatymi osobami: J.L.O. Billem Clintonem i J.D. Salingerem albo kimkolwiek innym. I skłoń przynajmniej jedną z tych osób do odpowiedzi na trzy pytania ilu spośród dwudziestu studentów przebierających nogami, by wygrać darmową przejażdżkę dookoła świata, sprostało. Temu zadaniu? Dokładnie nikt ani jeden było wiele wymówek. Nie jest łatwo zmusić kogoś do Mam dużą pracę do napisania bardzo bym chciał ale nie mam możliwości. W rzeczywistości był tylko jeden ale bardzo poważny powód powtarzany nieustannie Choć różnymi słowami. To było trudne wyzwanie, być może nawet niewykonalne, choć niewykluczone, że w zasięgu ręki innych studentów. Ponieważ wszyscy zbyt wysoko oceniali możliwości, rywali, nikt nawet za bardzo się nie starał. Zgodnie z regułami, jakie ustaliłem, wystarczyłoby, żeby ktoś przysłał mi choćby jedną nieczytelną odpowiedź na jeden. Akapit a miałbym obowiązek przyznać mu nagrodę. Rezultat. Zafascynował mnie i przygnębił równocześnie. W następnym roku wynik był zupełnie inny. Wygłosiłem takie samo kazanie, a sześciu spośród siedemnastu studentów podołało wyzwaniu w niespełna czterdzieści osiem godzin. Czy ta grupa była lepsza? Nie. Tak naprawdę. W pierwszej było nawet więcej zdolnych studentów, oni po prostu nic nie zrobili. Wymierzyli i nie nacisnęli z pustu. Druga grupa pojęła to, co im powiedziałem, zanim wzięli się do pracy, a dotyczyło to prawdy o tym, że robienie rzeczy nierealnych jest łatwiejsze od robienia rzeczy realnych. Umówić się z multimilionerami i zaprzyjaźnić się ze sławami. Bo druga grupa robiła i jedno, i drugie jest równie łatwo, jak uwierzyć, że można to zrobić. Ludzie na szczycie czują się osamotnieni. 9% ludzi na świecie żyje w przekonaniu, że nie. Dla nich jest osiąganie wielkich rzeczy. I dlatego żyją wciąż jak. Właśnie z tego powodu konkurencja jest najostrzejsza tam, gdzie chodzi o realistyczne cele, a to paradoksalnie sprawia, że ich osiągnięcie wymaga najwięcej czasu i energii. Łatwiej jest zdobyć 10 milionów dolarów niż milion. Łatwiej jest strzelić w barze jedną idealną dziesiątkę niż pięć. Ozmiak! Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, mam dla ciebie wiadomość: reszta świata też nie. Nie przeceniaj konkurencji i nie. Oceniaj zbyt nisko samego siebie. Jesteś lepszy, niż myślisz. Nierozsądne i nierealistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia z jeszcze jednego powodu. Mając wyjątkowo wielki cel, doświadczamy przypływu adrenaliny, a to zapewnia nam wytrwałość w przezwyciężaniu nieuniknionych prób i trudności, które pojawiają się na drodze. Do każdego celu realistyczne cele, cele zaniżone do przeciętnego poziomu ambicji, są mało inspirujące i będą zachęcające jedynie do chwili, kiedy napotkasz pierwszy lub drugi problem. Wówczas poddasz się. Jeśli potencjalna nagroda jest przeciętna lub niska, taki sam jest twój wysiłek. Przybisz gluę żeby wybrać się na rejs katamaranem po wyspach greckich. Ale nie zmienię marki płatków, które jadam na śniadanie, tylko po to, by wygrać weekend w Kolumbus w stanie Ohio. Gdybym wybrał ten drugi cel jako bardziej realistyczny, na pewno nie wystarczyłoby mi entuzjazmu, by przeskoczyć choćby. Najmniejszą przeszkodę, która stanęłaby mi na drodze. Mając, w wyobraźni piękne, krystalicznie czyste greckie morza i smak, wspaniałego wina, jestem gotów walczyć, bo marzenie zasługuje na swoją nazwę. Mimo, że trudność w osiągnięciu tych celów. W skali 1-10 wynosi w pierwszym przypadku 10, a w drugim 2, jest bardziej prawdopodobne, że to właśnie Kolumbus. Nie wypali. Najlepiej łowić ryby tam, gdzie chodzi mało ludzi, a kolektywny brak poczucia bezpieczeństwa w świecie sprawia, że łatwiej jest osiągnąć znakomite wyniki i wielkie cele, kiedy wszyscy inni zmierzają do celów mniej ambitnych. O wielkie! Ciele walk zimnieś za konkurencja. Robienie wielkich rzeczy zaczyna się od zażądania ich we właściwy sposób. Czego chcesz? Przede wszystkim żądaj lepsze pytanie. Większość ludzi nigdy nie dowie się, czego tak naprawdę chce. Nie wiem, czego chce. Jeśli jednak zapytasz mnie, co chcę robić, przez najbliższe pięć miesięcy w zakresie nauki języków obcych, okaże się, że wiem. To sprawa specyfikacji. Czego chcesz? Jest. Za mało precyzyjne, by oczekiwać znaczącej i konkretnej odpowiedzi. Zapomnij o tym. Jakie są twoje cele? To pytanie jest tak samo skazane na. Nie jest Jeśli chcemy ująć je inaczej, musimy cofnąć się o krok i ogarnąć wszystko szerszym spojrzeniem. Załóżmy, że mamy dziesięć celów i osiągamy je co jest. Dla nas pożądanym rezultatem, takim, dla którego warto podjąć jakiś trud. Najczęściej spotykana odpowiedź-odpowiedź którą sam wskazałbym pięć lat temu brzmi: szczęście. Szczęście. Można jednak kupić w butelce wina, i dlatego pojęcie to bywa. Często nadużywane. Istnieje bardziej precyzyjna alternatywa. Określenie odzwierciedlające to, co jestem o tym przekonany, jest naszym faktycznym celem. Co jest przeciwieństwem szczęścia? Smutek? Nie. Tak samo jak miłość i nienawiść są dwiema stronami tej samej monety, tak dwiema stronami monety są szczęście i smutek. Płacz ze szczęścia jest idealną ilustracją tego stanu rzeczy. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a przeciwieństwem szczęścia jest i w tym tkwi istota sprawy znudzenie. Podekscytowanie zaś jest z kolei bardziej praktycznym synonimem szczęścia. Jest to dokładnie to, do czego wszyscy dążymy. To lek na wszystko. Gdy ludzie twierdzą, że robisz coś z pasją lub rozkoszą, myślę, że tak naprawdę odnoszą się do tego samego pojęcia ekscytacji. To dopełnia całości obrazu. Pytanie, które powinieneś sobie zadawać, nie brzmi więc: czego chcę? Ani: jakie są moje cele, lecz: co mnie ekscytuje? Wchodzenie w dorosłość, niepokój powodowany brakiem przygód. Gdzieś pomiędzy maturą a drugą pracą zaczynamy prowadzić. Swój ustawicznie powtarzający się wewnętrzny dialog bądźmy. Realistami, I to to Życie to nie FIL. Gdy masz pięć lat i mówisz, że chcesz zostać astronautą, rodzice mówią ci, że wszystko, czego chcesz, spełni się. Przecież tak samo nieszkodliwe. Jak mówienie dziecku o świętym Mikołaju. Gdy masz 25 lat i oznajmiasz, że chcesz założyć nowy cyrk, reakcja jest zupełnie inna. Bądź realistą. Zostań prawnikiem, księgowym albo lekarzem. Miej dzieci i wychowuj je, aby kiedyś robiły to samo. Jeśli potrafisz pokonać wątpliwości i założysz na przykład: ADD. Skrót OTAN. Adventure Deficit Disorder. Nie zniknie. Przyjmie tylko inną formę. Gdy w 2001 roku założyłem firmę CKN KNLLC, miałem przed oczyma jeden jasny cel: zarabiać dziennie tysiąc dolarów bez względu na to, czy główkuje przy laptopie, czy. opcji nam paznoksi u Miało to być automatyczne. Źródło dopływu gotówki. Gdy patrzę na swój życiorys, widzę, jak na dłoni, że stało się to dopiero wtedy, gdy podjęcie takich działań wymusiła na mnie podbramkowa sytuacja, mimo iż pieniądze zawsze były mi potrzebne. Dlaczego? Cel nie był wystarczająco dobrze określony. Nie określiłem alternatywnych zajęć, które zastąpiłyby moje wcześniejsze obłożenie pracą. Dlatego po prostu wciąż pracowałem. Chociaż nie miałem takiej finansowej potrzeby. Potrzebowałem czuć, że jestem produktywny i nie miałem innych możliwości. Tak właśnie większość ludzi pracuje przez całe życie. Będę Pracował, aż zarobię x dolarów, a później będę robił to, co zechce. Jeśli nie określisz, co znaczy twoje co zechce, czyli jakie? Są inne rzeczy, którymi chcesz się zająć, wielkość x będzie rosła. W nieskończoność, ponieważ będziesz się starał uniknąć przerażającej niepewności tej pustki. Tak dzieje się wtedy, gdy pracownicy i przedsiębiorcy stają się Grubasami w czerwonym BMW. Stawanie się Grubasem w czerwonym BMW. W moim życiu było kilka takich momentów, wśród nich. Moment tuż przed wyrzuceniem mnie z i tuż przed. Moją ucieczką ze Stanów Zjednoczonych, gdy bliski byłem. Wpadnięcia z pistoletem maszynowym do MC Donald S.A., ponieważ widziałem swoją przyszłość w roli grubasa, podczas kryzysu wieku średniego kupującego sobie czerwone BMW. Po. Prostu patrzyłem na ludzi starszych ode mnie o 15 czy 20 lat, którzy znajdowali się na tej samej drodze. Byli dyrektorami handlowymi lub przedsiębiorcami z tej samej branży. I to mnie przerażało. Czułem tak straszny lęk i było to dla mnie tak doskonałą metaforą wszystkich moich obaw razem wziętych, że w końcu stało się to stałym motywem relacji między mną i moim kolegą w projektowaniu stylu życia, przedsiębiorcą Douglasem. Dołg i ja podążaliśmy podobnymi drogami od niemal pięciu lat, stawaliśmy wobec tych samych wyzwań, tak, samo wątpiliśmy w siebie i taki sam portret psychologiczny kreśliliśmy sobie nawzajem. Na przemian wpadaliśmy w dołki. Dlatego byliśmy dla siebie dobrym towarzystwem. Gdy któryś z nas zaczynał spuszczać stonu, tracić wiarę lub akceptować rzeczywistość, drugi telefonicznie lub mailowo, przypominał, niczym mentor z klubu AA, chłopie, czyżbyś, zaczynał stawać się łysym grubasem w czerwonym BMW. Ta perspektywa była na tyle przerażająca, że zawsze zmuszała nas. Do ruszenia tyłka i natychmiastowego powrotu na właściwą. CSK, w w Prioriteto, Najgorsko. Mogło się zdarzyć, to nie jakaś katastrofa, lecz akceptacja nudy. Jako tolerowanego status quo. Pamiętaj, gnuda jest wrogiem, a nie jakąś abstrakcyjną porażką. Korekta kursu, bądź nierealistyczny. Jest taki proces, który wykorzystywałem i nadal wykorzystuję. By rozpalić na nowo życie lub skorygować kurs, gdy grubez w BMW pokazuje swoją paskudną twarz. W takiej czy innej formie proces ten jest wykorzystywany przez najbardziej imponujących numerów, jakich kiedykolwiek zdarzyło mi się spotkać. Chodzi o planowanie realizacji marzeń. Planowanie realizacji. Marzeń, an, dreamlining, nazwałem właśnie tak, ponieważ... Pojęcie to odnosi się do czasu an, timelining anego na to, co większość z nas uzna za marzenia. Proces ten jest podobny do procesu wyznaczania celów ale różni się od niego pod kilkoma fundamentalnymi względami. Pierwsze cele zaczynają się od niejasnych zamiarów, a kończą na konkretnych krokiak. Drugie cele muszą być nierealistyczne, bo tylko wtedy są efektywne trzeciego. Koncentrują się one na działaniach, które wypełnią próżnię powstającą, gdy pozbędziemy się pracy. Aby żyć jak milioner, trzeba robić interesujące rzeczy, a nie tylko mieć rzeczy, których inni mogą nam pozazdrościć. Teraz tu ja kolej, by nie pomylę. Jak się dodzwonić do George'a Busha seniora albo dyrektora generalnego Google? Poniższy artykuł Zatytułowany Przegrywaj Coraz Lepiej, a napisany przez Adama Gottesfelda, poświęcony jest moim metodom. Uczenia studentów Princeton komunikowania się z luminarzami biznesu i różnego rodzaju celebrytami. Proud Zylum. W nim kilka skrótów, gdyż oryginał był bardzo obszerny. Ludzie chętnie przywołują stare porzekadło, nie chodzi. O to, kim jesteś, ale kogo znasz jako wymówkę dla nikt nie tak, jakby wszyscy ludzie odnoszący sukcesy urodzili się. Abdarzini pliwo łajmi prezydżasyjmi. To nonsense. Oto, jak normalni ludzie budują nadzwyczajne sieci kontaktów. Adam Gottesfeld. Przegrywaj coraz lepiej. Większość studentów z Princeton uwielbia ociągać się z pisaniem prac zaliczeniowych. Ryan Marinen, 07 z Los Angeles Nie. Jest tu wyjątkiem. Jednak podczas gdy większość studentów studiów najniższego stopnia wypełnia czas aktualizowaniem profilów na Facebooku albo oglądaniem filmów na YouTube, Marnen prowadzi e-mailową dyskusję na temat buddyzmu Sotozen z Randym Komisarem, partnerem firmy Węcze Capital Kleiner, Perkins, Cofield Byers albo pyta e-mailem dyrektora generalnego Google Erika Schmidta o najszczęśliwszy dzień w życiu. Odpowiedź Schmidta: Jutro. Przed wysłaniem Emaila Marinen nigdy nie kontaktował się. Z komisarem. Tylko przelotnie spotkał z Schmitta, który jest członkiem władz Uniwersytetu Princeton. Było to podczas listopadowego spotkania władz uczelni, poświęconego sprawom studenckim. Opisujący sam siebie jako nieśmiałego dzieciaka Marinon powiedział, że nigdy by się nie odważył wysyłać przypadkowych. Emaili do dwóch najpotężniejszych ludzi z Doliny Krzemowej. Gdyby nie Tim Ferys. Autor gościnnego wykładu towarzyszącego cyklowi wykładów profesora Ides Chaua, Przedsiębiorczość, W. Branzy Hightech. Ferys rzucił wyzwanie Marinanowi i jego kolegom, polecił skontaktować się z najbardziej znanymi celebrytami szefami firm i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich od zawsze. Pytania. Dodatkową zachętą była obietnica Ferisa, że student, który, zdoła skontaktować się z najtrudniej osiągalną osobą i zadę jej. Najbardziej intrygujące pytanie. Otrzyma w nagrodę bilet lotniczy w obie strony do dowolnego miejsca na świecie. Jestem przekonany, że sukces można mierzyć liczbą niekomfortowych rozmów, jakie ktoś gotów jest odbyć. Czułem, że jeśli potrafię pomóc studentom w przezwyciężeniu ich obaw przed odrzuceniem i zachęcić ich do telefonowania oraz wysyłania e-maili do osób które zupełnie ich nie znają i nie spodziewają się kontaktu z nimi, przyda im się to w życiu, powiedział Ferys. Łatwo jest popaść w kompleksy, widząc, że koledzy z roku otrzymują odpowiedzi od takich ludzi, jak były prezydent George Bush, dyrektor generalny Disneya, Comcasta, czy HP i Dziesiątek. Innych osób, które wydają się nieosiągalne. To zmusza nas do ponownego zastanowienia się nad ograniczeniami, które sami sobie. Narzukami. Ferys prowadzi wykłady dla studentów w każdym semestrze. Mówi o tym, jak stworzyć firmę od zera oraz zaprojektować sobie. Idealny styl życia. Ja sam na co dzień uczestniczę w tym konkursie, powiedział. Ferys. Grobie to, co zawsze. Znajduje osobisty adres e-mailowy. Jeśli jest to możliwe, Często za pośrednictwem ich mało znanych, osobistych blogów, i wysyłam e-mail złożony z dwóch, trzech akapitów. Wyjaśniam w nim, że mam pewną wiedzę na temat ich pracy i zadaję jedno łatwe, ale prowokujące pytanie, związane z ich pracą lub filozofią życiową. Celem jest nawiązanie dialogu, a nie prośba o pomoc. Skłaniam ich do poświęcenia czasu na odpowiedź na. Następne pytania. Prośba może się pojawić dopiero po co najmniej trzech lub czterech rundach szczerej wymiany emaili. Marinanowi, wyposażonemu w, jak to nazwał, podręcznik stosowania techniki Time Ferrisa, udało się nawiązać kontakt z komisarem. W swoim pierwszym emailu napisał o tym, że czytał jego artykuły w Harvard Business Review i zainspirowały go one do zadania pytania. Kiedy był pan najszczęśliwszy w życiu? Gdy komisarz odpisał, powołując się na buddyzm tybetański, Marnen odpowiedział Tak samo jak słowa nie wystarczają. By opisać prawdziwe szczęście, nie wystarczają również, by wyrazić moje podzękowania. W swoim emailu zamieścił też własny przekład francuskiego wiersza, napisanego przez Taisena Deshimaru, byłego europejskiego przywódcę Sotozen. W ten sposób. Została nawiązana e-mailowa relacja i kilka dni później kemyser. Wysłał nawet do Marinona e-mail z łączem do artykułu na temat. Szczęścia, który ukazał się w The New York Timesie. Skontaktowanie się ze Schmidtem okazało się nieco trudniejszym wyzwaniem. Dla Marinana najtrudniejszym elementem było: zdobicie osobistego adresu e-mailowego Schmidta. Wyzłał e-mail do pani dziekan Princeton. Ale nie otrzymał odpowiedzi. Dwa tygodnie później wysłał powtórnie podobny mail, wzmacniając swoją. Prośbę przypomnieniem, że kiedyś spotkał się już ze Schmidtem. Pani dziekan odmówiła, ale Marynen nie dał za wgraną. Napisał. Do niej po raz trzeci. Czy kiedykolwiek zdarzyło się pani zrobić? Wejdźcie tak. Pani dziekan w końcu uległa i dała mu adres. Imejlu i Schmitta. Gwiem, że niektórzy z moich kolegów z roku z pewnymi sukcesami zastosowali inną technikę, polegającą na strzelaniu na. Oślep w różne miejsca, ale mnie to nie kręci, mówi Marynen, komentując swój upór. Gradzę sobie z odrzuceniem przez wytrwałe. Dążenie, a nie przez poszukiwanie możliwości gdzie indziej. Moja. Maksyma to słowa Samuela Becketta, mojego osobistego idola. Newstony Probiucz, Newstony Prezegriwacz, Taniwasz, Probiucz. Jeszcze raz i jeszcze raz przegrywaj, ale lepiej. To nie do wiary, ile można osiągnąć, dążąc do niemożliwego z odwagą, ponosząc. Porażki, ale coraz mniejsze. Nathan Kaplan, inny uczestnik konkursu, był najbardziej dumny. Ze sposobu w jaki zdołał skontaktować się z byłym burmistrzem Newark, Sharp Jamesem, ponieważ James brał udział w kampanii Ala Sharptona. Na stronie internetowej w.fundraise.org znalazł się jego domowy adres. Kaplan wrzucił więc adres Jamesa do internetowej książki telefonicznej, uporządkowanej według adresów i w ten sposób uzyskał jego numer telefonu. Zostawił mu wiadomość a kilka dni później mógł zadać mu pytanie o wczesne: lata szkolne. Ferys jest dumny z tego, jak bardzo studenci zaangażowali się w jego konkurs. Większość ludzi może robić rzeczy niesamowicie inspirujące i wzbudzające podziw, powiedział. Czasami potrzebują tylko małego kuksańca. Pytania i działania. Pustka egzystencjalna manifestuje się głównie w stanie, z Wiktor Frankl, były więzień obozów Święcimiu. Twerka logoterapii. Autor książki: ludzkie poszukiwanie sensu. Życie jest zbyt krótkie, by było małe. Benjamin Disraeli. Planowanie realizacji marzeń okaże się zarówno przyjemne, jak i trudne. Im trudniejsze, tym bardziej go potrzebujesz. Dla oszczędności czasu zalecam korzystanie z automatycznego kalkulatora. I formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.forhourblog.com. Odwołaj się do modelowego arkusza zamieszczonego na stronie 92, wykonując po kolei podane poniżej kroki. Pierwsze, co byś zrobił, gdybyś był skazany na sukces, gdybyś był dziesięciokrotnie mądrzejszy od reszty świata. Ustal sobie dwie granice czasowe w 6 i 12 miesięcy. I wymień 5 rzeczy, o których marzysz. W kategoriach: posiadać, wymień tu także, ale nie wyłącznie rzeczy materialne: dom, samochód, ubranie i tepe być, być wspaniałym, kucharzem być biegłym w języku chińskim i robić zwiedzić. Tajlandię znaleźć swoje korzenie za oceanem uczestniczyć w wyścigach strusi w takiej właśnie kolejności. Jeśli masz problemy z określeniem swoich prawdziwych pragnień w poszczególnych, Kategoriach, a większość ludzi będzie mieć takie problemy. Wyobraź sobie, co ci się nie podoba lub czego się obawiasz, przy zachowaniu podziału na te kategorie. Zapisz na kartce przeciwieństwa tych pojęć. Nie ograniczaj się i nie martw o to, jak osiągnąć te rzeczy. W tej chwili jest to nieistotne. To tylko ćwiczenie mające na celu odwracanie wyparcia. Postaraj się nie oceniać. I nie wygłupiać się. Jeśli naprawdę marzysz o Ferrari, nie pisz, że chcesz zwalczyć głód na świecie, aby w ten sposób uciszyć poczucie winy. Niektórzy marzą o sławie, inni o bogactwie i prestiżu. Wszyscy mamy jakieś przywary i obawy. Jeśli coś dobrze wpłynie na twoje poczucie własnej wartości, zapisz to. Ja lubię Wysygi. motocyklowe i pomijając już fakt, że kocham prędkość po prostu sprawiają one, że czuje się prawdziwym luzakiem i nie ma w tym nic złego pisz wszystko co przychodzi ci na myśl tu pole? pomimo nieustannego psioczenia na wszystko co powstrzymuje ich przed spełnieniem pragnień większość ludzi ma duży kłopot z określeniem tego o czym marzy szczególnie odnosi się to do kategorii robić w tym przypadku zastanów się nad następującymi pytaniami. A. Co robiłbyś codziennie, gdybyś miał 100 milionów dolarów w banku? B. Co sprawiłoby, że codziennie rano budziłbyś się niezwykle podekscytowany? Nie spiesz się, zastanów się nad tym przez kilka minut. Jeśli wciąż czujesz się zablokowany, poniżej podsuwam ci pewne sugestie. jedno miejsce, które chciałbyś odwiedzić? Jedna rzecz Którą chciałbyś zrobić, zanim umrzesz, wspomnienie na całe życie. Biedna rzecz, którą chciałbyś robić codziennie. Biedna rzecz, którą chciałbyś robić co tydzień. Biedna rzecz, której zawsze chciałeś się nauczyć. Trzeci, jak kategoria di być wiąże się z kategorią di robić. Przekształć każde di być w di robić w taki sposób, by stało. Się to wykonalne. Określ działanie charakteryzujące dany stan. Bycia lub zadanie, którego wykonanie oznacza, że osiągnąłeś ten stan. Wielu ludziom łatwiej jest wziąć udział w burzy mózgów na temat być, ale ta kolumna jest jedynie tymczasową przechowalnią listy działań z kategorii robić. Oto kilka przykładów. Wspaniały kucharz urządź wigilię bez niczyjej pomocy. Biegły w chińskim pozwól sobie na pięciominutową konwersację z chińskim kolegą z pracy czwartego, które cztery marzenia zmieniają wszystko. Wśród marzeń wymienionych w sześciomiesięcznej perspektywie zaznacz gwiazdkami lub w inny sposób cztery najbardziej ekscytujące lub najważniejsze. Jeśli trzeba, powtórz ten proces w odniesieniu do horyzontu dwunastomiesięcznego. piątego, określ, ile kosztuje spełnienie tych marzeń i oblicz swój. Docelowy miesięczny dochód TMI skrót od An. Target. Monthly Income – W.O. Jeśli ma to wymiar finansowy, jaki jest miesięczny koszt spełnienia każdego z Twoich czterech marzeń? Czynsz, rata kredytu hipotecznego, składki na fundusz emerytalny ITP? Pomysł o dochodzie i koszcie w kategoriach miesięcznych przepływów. Pieniężnych, przychodów i wydatków zamiast całkowitych. Sum – różne rzeczy często kosztują dużo, dużo mniej niż można się spodziewać. Na przykład Lamborghini Gallardo Spider. Prosto z sali wystawowej, kosztujące 260 tysięcy dolarów, można mieć za 2897,80 setne dolara miesięcznie. Sam znalazłem swojego. Faworyta, Astona Martina Decybela 9, z przebiegiem 2000 kilometrów na eBay, za 136 tysięcy dolarów, czyli 20.03.10 dolara. Miesięcznie. A co powiesz na podróż dookoła świata? Los Angeles, Tokio, Singapur, Bangkok, Delhi lub Bombaj. Londyn, Frankfurt, Los Angeles za 1399 dolarów. W przypadku niektórych tego typu kosztów pomocny może. Okazać się zestaw narzędzi i trików przedstawiony na końcu. Ross all 14. Oblicz zatem swój docelowy miesięczny dochód, TMI. Jak to zrobić? Po pierwsze, podsumuj każdą z kolumn A, B, C, biorąc pod uwagę wyłącznie te cztery najważniejsze marzenia. Niektóre z tych kolumn mogą dać w sumie zero, a to bardzo dobrze. Następnie dodaj swoje wszystkie miesięczne wydatki pomnożone przez 1,3. 1,3 reprezentuje wydatki powiększone o 30%. Buforu bezpieczeństwa, a także możliwości oszczędzania. Ta suma to TMI. Ważne jest, abyś miał tę liczbę w pamięci. Już do końca tej książki. Chciałbym też, abyś podzielił swój TMI przez 30, by otrzymać TDI docelowy dochód dzienny. TDI skrót od An. Target Daily Income. Mnie łatwiej było posługiwać się właśnie celami dziennymi. Kalkulator internetowy jest ogólnie dostępny, a ponieważ to on wykonuje za nas. Te prace, krok ten staje się dziecinnie prosty. Bardzo prawdopodobne, że ostateczna liczba okaże się mniejsza niż myślałeś. Często zmniejsza się ona też z czasem. W miarę jak rezygnujesz z coraz większej liczby mieć na rzecz. Grobić przynajmniej raz w użyciu. Mobilnosk's Machine 10. Trend. Jednak nawet jeśli suma Cię przeraża, nie przejmuj się. Pomogłem swoim studentom w ciągu trzech miesięcy uzyskać. Miesięczny dodatkowy dochód w wysokości co najmniej 10 tysięcy dolarów. Szóstego określ trzy kroki dla każdego z czterech marzeń, w perspektywie sześciu miesięcy, i wykonaj pierwszy krok już teraz. Nie wierzę za bardzo w długoterminowe planowanie odległych celów. Na ogół ustalam sobie trzy i sześciomiesięczne cele swoich marzeń. Życie jest bardzo zmienne i coś planowanego w odległej przyszłości często staje się wymówką usprawiedliwiającą odkładanie działań. Celem tego ćwiczenia nie. Jest zatem dokładne określenie każdego kroku od początku do końca, ale zdefiniowanie celu ostatecznego i środków do jego. Zdobycia TMI, TDI, oraz nabranie rozpędu niezbędnego do wykonania najważniejszego pierwszego kroku. Od tej chwili staje się to tylko sprawą uwolnienia czasu i wygenerowania TMI, co zostanie opisane w następnym rozdziale. Skoncentruj się więc na początku na tych najważniejszych pierwszych krokach. Określ trzy kroki, które zbliżą Cię do realizacji każdego marzenia. Ustal. Jakie działania proste, dobrze zdefiniowane działania są potrzebne na już, na jutro. Do wykonania przed 11 i na pojutrze również do wykonania. Przed 11. Gdy wiesz już, jakie trzy kroki trzeba wykonać, aby przybliżyć się do realizacji każdego z czterech marzeń, wpisz te działania do. Kolumny kroki na dzisiaj. Teraz. Już. Każde z nich powinno. Być na tyle proste, by można było je wykonać w ciągu nie więcej niż pięciu minut. Jeśli to niemożliwe, daj sobie spokój. Jeśli jest środek nocy i nie możesz w tej chwili do nikogo zadzwonić, i nic zrobić, poradź sobie inaczej. Wyślij e-mail, zapłanuj, że pierwszą rzeczą, jaką zrobisz jutro, będzie rozmowa telefoniczna. Jeśli następny etap jest formą poszukiwań. Skontaktuj się z kimś, kto zna odpowiedź. Zamiast poświęcać zbyt dużo czasu na grzebanie w książkach lub surfowanie po internecie, to może skutecznie ograniczyć Twoją zdolność do analizowania. Informacji. Najlepszym pierwszym krokiem, który osobiście polecam, jest znalezienie kogoś, kto już to zrobił, i poproszenie go o radę: jak powtórzyć ten wyczyn. Tnitrun. Inne możliwości to na przykład umówienie się na spotkanie. Lub rozmowa telefoniczna z trenerem, mentorem, sprzedawcą. Lub inną osobą, która pomoże ci nabrać rozpędu. Możesz umówić się na prywatną lekcję lub przyjąć zobowiązanie, z którego wstyd będzie ci się wycofać. Wykorzystaj poczucie winy jako. Jutro to nigdy. Nieważne. Jak drobne jest zadanie, pierwszy krok wykonaj już dziś. Wyzwanie dla komfortu. Najważniejsze działania nigdy nie dają poczucia komfortu. Na szczęście można przekonać się do dyskomfortu i poradzić sobie z nim. Nauczyłem się sam proponować rozwiązania, zamiast o nie prosić, wywoływać właściwe reakcje, zamiast samemu reagować, być asertywnym, nie paląc mostów. Aby pozwolić sobie na niezwykły styl życia. Trzeba rozwinąć u siebie niecodzienny zwyczaj podejmowania decyzji, zarówno za siebie, jak i za innych. Począwszy od tego rozdziału, przeprowadzę cię przez różne mało komfortowe ćwiczenia, proste i niewielkie. Niektóre z nich będą się wydawały pozornie proste, lub nawet zupełnie nieistotne, tak jak to, które zaraz opiszę, dopóki nie spróbujesz. Ich wykunak. Potraktuj je jak zabawę i czerp z nich przyjemność, bo o to właśnie chodzi. Wpisz ćwiczenie dnia do swojego kalendarza, abyś o nim nie zapomniał. Nie staraj się rzucać sobie jednocześnie więcej niż jednego wyzwania dla komfortu. Pamiętaj: istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy poszerzoną strefą komfortu i zdobywaniem tego, czego chcesz. Ruszajmy więc. Naucz się patrzeć w oczy. Dwa dni. Mój przyjaciel. Michael Ellsberg wymyślił zabawę dla samotnych, nazwaną patrzeniem w oczy. Opiera się ona na zasadzie podobnej do szybkich randek, ale różni się od nich. Jednym fundamentalnym szczegółem z nie wolno nic mówić. Zabawa polega na patrzeniu przez trzy minuty w oczy każdego. Partnera. Gdybyś wziął udział w takiej imprezie, zrozumiałbyś, jak niekomfortowo czuje się z tym większość ludzi. Przez najbliższe dwa dni ćwicz patrzenie w oczy innym ludziom, których mijasz na ulicy lub swoim rozmówcom z aż do chwili. Kiedy zerwą kontakt wzrokowy. Pierwszego skoncentruj się na jednym oku i mrugaj od czasu do. Czasu, aby nie sprawiać wrażenia psychopaty i aby ktoś nie kopnął cię w tyłek. Drugie w rozmowie utrzymuj kontakt wzrokowy z adwersarzem. W chwilach, gdy sam mówisz. Łatwiej jest to robić, słuchając. Trzeciego ćwicz z ludźmi ważniejszymi lub bardziej niż ty pewnymi siebie. Jeśli przechodzień spyta cię, dlaczego tak się? Gapisz, po prostu uśmiechnij się i powiedz. Wydawało mi się, że zobaczyłem dawnego znajomego. E jak eliminacja? Nie gromadzić, lecz eliminować. Codziennie nie. Zwiększać, lecz zmniejszać. Scytem kultiwaunia. Zawsze jest prostota. Bruce Lee.